Rozpoczynamy od razu kolejny panel. Panel dosyć trudny. Panel poświęcony kwestiom regulacji prawnych versus plany strategicznych projektów inwestycyjnych. Zapraszam do nas pana mecenasa Jerzego Bera, partnera w kancelarii Wierciński Kwieciński Ber. Zapraszam pana Kazimierza Rajczyka, dyrektora ING Bank Śląski. Zapraszam pana Tomasza Dąbrowskiego, dyrektora Departamentu Energii w Ministerstwie Energii. Zapraszam panią Barbarę Kobę, dyrektora w Polskiej Spółce Gazownictwa. Zapraszam pana prezesa Mariusza Machajewskiego, wiceprezesa zarządu i dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych w Grupie LOTOS. Zapraszam pana Romana Pionkowskiego, wiceprezesa zarządu Energowytwarzanie. Dziękuję państwu i zapraszam już do dyskusji. Dzień dobry państwu. Będziemy z pewnym poślizgiem zaczynali. No zastanawiam się, co tutaj robi. Słuchać? Mikrofon działa? Nie działa. Zastanawiam się, proszę państwa, co tutaj takie znamienite grono menedżerów robi przed państwem. Co tutaj robi kluczowy dyrektor w Ministerstwie Energii? Mamy temat ładu prawnego, no to może to byłaby tematyka dla radców prawnych, dla adwokatów, ale jednak nie, to wszystko nie jest przypadkiem, mianowicie rozmawiamy o energetyce, rozmawiamy o sektorze silnie regulowanym, rozmawiamy o sektorze, który jeszcze bardziej prawdopodobnie, przynajmniej w pewnych obszarach, będzie regulowany niż kiedyś. Bo wydawało się, że w iluś obszarach wejdzie rynek i ten rynek zastąpi regulację, a się okazuje, że chociażby w zakresie wytwarzania energii elektrycznej działania rynkowe nie są wystarczające, żeby budować nowe moce i państwo, które miało z tego wszystkiego wyjść, nie ingerować, prawdopodobnie będzie musiało odegrać większą rolę niż to byłoby zakładane. Czym się nie będziemy zajmować? Nie będziemy się zajmować stroną społeczną. Nie będziemy się zajmowali, proszę państwa, tym, co jest górnolotne. Nie będziemy się zajmowali w kontekście wczorajszego panelu Wisłą, to czy dobrze płynie i czy wystarczająco jest spławna. Będziemy chodzili twardo po ziemi, bo taki jest profil tego panelu. Ład prawny. To jest, proszę państwa, coś, czego nie można kupić. To nie jest coś, co jest na rynku, co można wydać 100 milionów albo dziesięciokrotnie mniej lub więcej, ale to jest jednocześnie strasznie ważne, bo to ma wpływ na państwa pieniądze, to ma wpływ na inwestycje i to można zrobić bardzo dobrze i to można zrobić bardzo źle. I mam przyjemność zajmowania się projektami prawnymi, projektami legislacyjnymi w polskiej energetyce od kilkunastu lat. No i państwo tu siedzący i paneliści świetnie wiedzą, że mamy w dorobku tak zwanym ileś nieudanych przedsięwzięć. A za to wszystko płacą najpierw państwo, czyli firmy energetyczne, a potem na końcu płacą odbiorcy, czyli my wszyscy. Mamy nieudany projekt dotyczący gazu łupkowego. No, długo o tym rozmawiano, cztery ministerstwa swego czasu konkurowały, zanim ułożono takie czy inne prawo, inwestorzy, którzy chcieli tu wydawać dziesiątki milionów, wyszli z Polski. Ustawa o rozporządzenie dotyczące dywersyfikacji w sektorze gazowniczym z 2000 roku, totalnie nieadekwatne do dzisiejszych warunków, ale do dzisiaj niezmienione tak naprawdę, mimo że było uchwalone, przyjęte w czasie, kiedy jeszcze nie byliśmy krajem unijnym, kiedy dzisiejsze jego postanowienia totalnie są nieadekwatne i wszyscy o tym wiedzą, ale jeszcze to jest cały czas niezmienione. Takich przykładów można by mnożyć. Mamy rozwiązania z kolei prawne niezłe, na przykład pakiet nuklearny myślę, że jest dobry, tylko na razie jeszcze te przepisy nie są wykorzystywane, ale patrząc na to, czy mówił wczoraj pan minister Tchórzewski, to akurat jest szansa, że będą. Zacznijmy, proszę państwa, jeśli państwo pozwolą, od pana dyrektora Tomasza Dąbrowskiego i prośba, żeby nam był łaskaw powiedzieć o
o tym, co z legislacyjnego punktu widzenia dla Ministerstwa Energii jest najważniejsze. Jak wyglądają sprawy polityki energetycznej, bo wiemy, że mamy starą, ale szykujemy nową i to, co będzie z tego wynikało, to znowuż będzie punktem odniesienia dla kolejnych ustaw. No i jesteśmy na pewno bardzo zainteresowani tym, co dalej z OZE. I tutaj, gdyby pan dyrektor był łaskaw. W pierwszej rundzie pytań. Dzień dobry, witam państwa. Działa mikrofon, tak? Zacznę może od tych kilku rzeczy, które są w toku w zakresie działań legislacyjnych, zgodnie z prośbą i pytaniem. Na pierwszy ogień w pracach pójdzie oczywiście ustawa o efektywności energetycznej, która była też częściowo dyskutowana i komentowana w poprzednim panelu. Jest to z jednej strony dość obszerny akt, z drugiej strony z różnymi trudnymi rozwiązaniami, trudnymi kompromisami. Przypomnę, że w tym projekcie utrzymywany jest system białych certyfikatów. Zmiana wprowadzana tym projektem w stosunku do obowiązujących przepisów jest taka, że postanowiliśmy zrezygnować z trybu przetargowego, który dotychczas obowiązywał przed prezesem URE, uznając, że jest on nie do końca efektywny i jakby nie przybliża nas do realizacji celu efektywnościowego, który miał być wykazywany przy pomocy świadectw. Po prostu liczba tych świadectw wydanych jest na tyle niska, że w zasadzie wszyscy wnoszą opłatę. Jednak jeśli chodzi o ten obowiązek efektywnościowy, to on według projektodawców, i tak to zostało napisane w projekcie, przede wszystkim powinien być realizowany przedsięwzięciami poprawiającymi efektywność energetyczną, a dopiero w dalszej kolejności świadectwami bądź poprzez wniesienie opłaty zastępczej. Zmodyfikowany został nieco sposób rozliczenia się przez podmioty zobowiązane z wykonania tego obowiązku. W tej chwili będą to takie okresy trzyletnie, po to, aby możliwe było no jakby w miarę elastyczne zaplanowanie, jak z tego obowiązku się wywiązać. W pierwotnej wersji projektu nie było przepisów dotyczących opłaty zastępczej, ale w toku prac i dyskusji ostatecznie w projekcie przyjętym przez Radę Ministrów znalazły się takie zapisy i ta opłata zastępcza rośnie. Mieliśmy pewien dylemat, jak rozwiązać kwestię bankowalności świadectw wydanych pod rządami starej ustawy i wykorzystania ich na potrzeby nowej ustawy. No tutaj uznaliśmy, że w zasadzie w jak najszerszym zakresie powinny te świadectwa zostać wykorzystane do rozliczenia nowych obowiązków po to, aby nie generować dodatkowych kosztów w całym systemie i tym samym kosztów dla odbiorców. Rada Ministrów przyjęła ten projekt, on w tej chwili jest już w Sejmie, ma numer druku, jeśli się nie mylę, 426. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie. Prawdopodobnie zostanie zgłoszonych jeszcze kilka poprawek związanych z tym, co jest postulowane, no między innymi to też było poruszane w poprzednim panelu, czyli kwestia pewnego uproszczenia audytów energetycznych. Dzisiaj przedsiębiorstwa energochłonne skarżą się na to, że w zasadzie przy tak zaprojektowanych przepisach, jak w projekcie jest to zawarte, musieliby zaudytować 100% wszystkiego, a to nie do końca jest po pierwsze możliwe, po drugie, znaczy możliwe w zasadzie jest, ale po drugie jakby racjonalne, więc w tym zakresie pewne ograniczenie prawdopodobnie zostanie wprowadzone. Pojawiały się też postulaty dotyczące jeszcze szerszego niż to teraz jest zawarte w projekcie wykorzystania do realizacji obowiązków świadectw wydanych w starym systemie i tutaj też prawdopodobnie jakaś zmiana się pojawi oraz kwestia jakby nieco innego ukształtowania kryteriów zaliczających podmioty do uprawnienia w postaci zastępczej realizacji obowiązku, czyli wykazania się własnymi inwestycjami. Także nie jest tych zmian dużo, ale są to takie rzeczy, które są mocno oczekiwane i wydaje się, że wtedy będzie więcej komentarzy pozytywnych na temat ustawy niż ma to miejsce dzisiaj, choć w poprzednim panelu kilka pozytywnych słyszeliśmy. W dalszej kolejności, choć to nie będzie inicjatywa rządowa ani ministra energii, tylko poselska,
należy się spodziewać zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ona była już zapowiadana przez ministra energii wcześniej, była też zapowiadana chyba wczoraj na konferencji prasowej. Należałoby się spodziewać zmian takich, które dotyczyć będą kilku obszarów. Po pierwsze, rezygnacja z przepisów tej ustawy w zakresie feed-in taryf dla mikroinstalacji i w to miejsce pojawią się rozwiązania umożliwiające rozliczenie energii wytworzonej z energią pobraną z sieci przez takie mikroinstalacje w różnych proporcjach w zależności od tego, jak duża będzie to instalacja. Prawdopodobnie progiem takim odcinającym będzie 7 kW i współczynnik rozliczenia 0,7-0,5 zużycie do generacji. Będzie też trochę zmian w części definicyjnej, polegających na tym, że trochę rozszerzona zostanie definicja prosumenta, czyli praktycznie prosumentem będzie mógł zostać każdy, także osoba prowadząca działalność gospodarczą, pod warunkiem, że nie będzie to działalność gospodarcza związana z wytwarzaniem energii elektrycznej. Pojawi się też definicja związana z tak zwaną biomasą lokalną. No tutaj jakby nie będę wyprzedzał tego, co tam w projekcie się ostatecznie znajdzie, ale chodzi o to, żeby w większym stopniu położyć nacisk na wykorzystanie rodzimych zasobów. Prawdopodobnie będą też zmiany w zakresie dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego. Ta definicja być może zostanie trochę rozszerzona. Zmiany dotkną też sposób przeprowadzenia aukcji w taki sposób, że najprawdopodobniej pojawią się też tam koszyki związane z po pierwsze stabilnością pracy danego źródła, po drugie z wykorzystaniem odpadów na cele energetyczne i po trzecie z koncepcją, która jest dość nową koncepcją i być może jeszcze w tej chwili nie do końca dopracowaną, ale no, wszystko wskazuje na to, że ona się w projekcie znajdzie, czyli koncepcja mikro i makroklastrów energetycznych. Uregulowana zostanie też kwestia efektu zachęty dla biogazowni, bo to jest dzisiaj sprawa, bowiem nierozwiązana, a bardzo istotna z punktu widzenia systemu wsparcia. I to będą takie przepisy, które jakby usuną niepewność w odniesieniu do biogazowni i po prostu wprowadzą możliwość uzyskania potwierdzenia, że ten efekt zachęty jest spełniony i w związku z tym na potrzeby pomocy publicznej problemów nie będzie. Najprawdopodobniej zostanie też zmodyfikowany system funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za pokrywanie ujemnego salda wytwórcom energii w OZE, ale tutaj tych rozwiązań na razie też jeszcze nie chcę wyprzedzać, to będzie związane z pewnymi uproszczeniami i wykorzystaniem efektu synergii na rynku, który dostrzegamy, że jest możliwy do osiągnięcia. I to jest w zakresie tego projektu OZE-owego, z którym miałem okazję się zapoznać. Jak ostatecznie te rozwiązania zostaną ukształtowane, to będzie można powiedzieć dopiero, jak będzie numer druku sejmowego i przejdzie tak naprawdę całą procedurę legislacyjną. Z dalszych prac Ministerstwa Energii chciałbym wskazać to, że planujemy nowelizację prawa energetycznego w zakresie, która jest taką zaległą częścią związaną z wprowadzeniem inteligentnego opomiarowania i całego systemu informacji pomiarowej z operatorem informacji pomiarowej. Jest to wpisane w program prac Rady Ministrów i przewidziane do przyjęcia przez Radę Ministrów w tym roku. No, z punktu widzenia procesu legislacyjnego to dużo czasu tego czasu nie zostało, a są to zagadnienia jakby istotne z kilku powodów. Po pierwsze, będzie to dość duża operacja po stronie OSD związana z dostosowaniem się do wprowadzonych wymagań w zakresie inteligentnych liczników. Po drugie, taki projekt wprowadza też szansę
urzeczywistnienia wszystkich koncepcji związanych z zarządzaniem stroną popytową. I po trzecie, daje też możliwość lepszego przygotowania się na różnego rodzaju zdarzenia, określmy je technicznymi, które mogą wystąpić na poziomie sieci i tym samym do lepszego zarządzania tego typu zdarzeniami, bez konieczności wprowadzania ograniczeń w poborze mocy, tak jak miało to miejsce w sierpniu, ale lepszego czy też bardziej inteligentnego, punktowego i dopasowanego zarządzania problemem, który jeżeli się pojawi, no to wtedy będzie można jemu lepiej zaradzić. Nie mówię tutaj, że spodziewamy się jakichś kolejnych ograniczeń, ale jeżeli dostaniemy do dyspozycji takie narzędzie, to w razie potrzeby będzie można z niego skorzystać i wtedy odbiorcy albo w ogóle, albo w naprawdę znikomym stopniu odczuliby analogiczną sytuację, jak miała miejsce w sierpniu. Z prac legislacyjnych to na ten rok z grubsza wszystko, natomiast w kwestii dokumentu polityki energetycznej to projekt dokumentu polityka energetyczna Polski do 2050 roku został przygotowany i opublikowany przez resort gospodarki jeszcze w 2015 roku i skierowany do konsultacji społecznych. I duża część tego dokumentu, który został przygotowany w zakresie części przede wszystkim prognostycznej, z pewnością będzie do wykorzystania. To, co jest do przygotowania, to jest cała część związana z tą podstawową strategią rządu, bo ona musi być dostosowana do zmienionych warunków oraz w dużo większym zakresie dokument ten powinien uwzględniać rozwój dyskusji w Unii Europejskiej w zakresie Unii Energetycznej, która dotyczy w zasadzie nie tylko zagadnień energetycznych, ale szerzej praktycznie całej gospodarki. I tutaj państwa członkowskie będą musiały uwzględnić przede wszystkim jakby sposób ukształtowania dokumentu w zakresie wdrażania Unii Energetycznej. I to jest zadanie, które w najbliższym czasie będzie w ministerstwie realizowane. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, wspomniał pan na końcu o polityce energetycznej. W polityce energetycznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego mówi się odrębnie o elektroenergetyce, o ropie, o gazie. No i w tym kontekście bardzo, bardzo miło, że nasz panel jest tak bardzo reprezentatywny. Pan prezes Pionkowski reprezentuje elektroenergetykę, pan prezes Machajewski ropę, a pani dyrektor Barbara Koba gaz. A na końcu pan dyrektor Rajczyk nam opowie o tym, kto to wszystko sfinansuje, ale to będzie deser. Zacznijmy od damy. Pani dyrektor, z punktu widzenia ładu prawnego, z punktu widzenia planów strategicznych projektów inwestycyjnych, kiedy mamy nowy rząd, nowe wizje, nowe pomysły, czego państwo najbardziej potrzebuje? Jakie kluczowe bariery, jakie największe potrzeby? To już jest chyba odwieczny, że tak powiem, problem w gazownictwie. Ja w ogóle mam dość duże doświadczenia w realizacji inwestycji liniowych, bo cała właściwie moja, nazwijmy to, działalność zawodowa w obszarze gazownictwa wiąże się głównie właśnie z realizacją inwestycji gazowniczych. I powiem w ten sposób. Prawo budowlane, prawo dotyczące, że tak powiem, problemów z właścicielami zmieniało się na przestrzeni tych powiedzmy 15 lat i dopasowywało do tego, co mamy dzisiaj. Niemniej jednak ciągle jeszcze są sprawy tak zwane nieuregulowane. One wiążą lub uregulowane nie w taki sposób, żeby były przyjazne dla inwestora. Czy nie tylko dla inwestora, ale także dla właścicieli gruntów, dla administracji samorządowej, lokalnej. Mówimy tutaj o problemach z przejściem inwestycji liniowej przez tereny po prostu, wyznaczaniem trasy gazociągu. Ja myślę, że w energetyce jest podobnie, we wszystkich inwestycjach liniowych tak jest. W ostatnich latach jedna z firm gazowych, operator systemu przesyłowego,
została uprzywilejowana, że tak powiem, specustawą, czego my jako dystrybucja bardzo im zazdrościmy. W dużej mierze żeśmy się podłączyli i musimy powiedzieć, że proces inwestycyjny, powiedzmy z jakichś 4-5 lat skrócił się do 2 lat. Myślę, że to jest dobry kierunek dla inwestycji właściwie celu publicznego. Przecież ten gaz zawsze idzie do ludzi lub do po to, żeby zwiększać bezpieczeństwo kraju. I specustawa jest dobrą ustawą, natomiast no oczywiście ona jest dla specjalnych przedsięwzięć, nie dla wszystkich, że tak powiem, realizowanych gazociągów. Dodatkowo wszystko zależy też od tego, kto był pierwszy. Ja miałam ostatnio doświadczenia takie po stronie wykonawcy, bo też taki epizod, że tak powiem, przeżyłam w ostatnim roku i przed gazociągiem, który my projektowaliśmy jako wykonawca, no szła sieć energetyczna też specustawami. No właściciele, że tak powiem, już nie chcieli z nami rozmawiać, ponieważ sieci nabałaganiły. Ale to jest po prostu, tak jest. Ten, kto jest pierwszy, no stara się załatwić i mniej rozmawia ze społecznością. Ten drugi ma zawsze trochę trudniej. My się ścigamy to z sieciami, to z drogami, żeby być szybciej. I takie specustawy, myślę, pani dyrektor, tak, że z punktu widzenia prac rządowych kluczową rzeczą jest rzeczywiście pewna strategiczna wizja rządowa, bo to rzeczywiście się dzieje od przypadku do przypadku. Wiemy, że najpierw było rozwiązanie punktowe dotyczące terminala LNG. Ono się potem rozszerzało. Potem beneficjentem w połowie zeszłego roku rozwiązań specjalnych było PSE. Ale z drugiej strony faktem jest, że skoro jesteśmy przed ostatnią transzą poważnych środków unijnych, które wykorzystamy lub nie, a szkoda byłoby nie wykorzystać, z punktu widzenia cywilizacyjnego i komfortu odbiorców, którymi my jesteśmy, no byłoby dobrze, żeby dystrybucja, czy to gazowa, czy to elektroenergetyczna, która jest kluczowa dla krwioobiegu energii, żeby ona też była beneficjentami tego i miejmy nadzieję, że prace, których rozumiem gospodarzem jest akurat Ministerstwo Infrastruktury, panie dyrektorze, nieprawda, że oni tak spojrzą na to całościowo. Do tej pory było tak, że brakowało tej strategicznej decyzji. Parę lat temu jeszcze wydawało się, że wszyscy mogą się załapać na te spec rozwiązania i drogi gminne, i drogi powiatowe, i wodkan i tak dalej. Było zbyt wielu chętnych, każdy miał coś do powiedzenia, nie było strategicznej decyzji, idziemy w tym i tym kierunku i to jest rozwiązanie dla tych i dla tych, czyli poziom raczej autostrad i dróg krajowych, a niekoniecznie dróg gminnych. Brakowało tej strategii, tej stanowczości, miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeśli można, przeszedłbym do pana prezesa Pionkowskiego. Panie prezesie, no wczoraj była mowa o wielkich wyzwaniach przed sektorem wytwarzania energii. Wiemy, że jest trudno. Czy byśmy dzisiaj nie spojrzeli na węgiel, czy na gaz, czy na cokolwiek, to średnio się to spina. Czego sektor wytwarzania oczekuje? Jak państwo może pomóc? Jakie rozwiązania są najlepsze? Co pan myśli o koncepcji rynku mocy, może kontrakty różnicowe, czyli rozwiązania, o których wiemy, że w Wielkiej Brytanii są lansowane, że w zasadzie, no jeszcze tu jest pewna wątpliwość niewielka w kontekście protestu Austrii, ale raczej będą uznane za zgodne z prawem unijnym w kontekście pomocy publicznej. Co można tutaj dobrego zrobić? No, zapewne można zrobić wiele dobrego w obszarze prawa. Ja nie chciałbym tylko bez komentarza pozostawić tego obszaru inwestycji liniowych, bo to rzeczywiście jest obszar, który na dzisiaj wyraźnie odstaje, jeśli chodzi o możliwości realizacyjne od innych obszarów elektroenergetyki, która ma taki punktowy charakter inwestycji. I tutaj szereg branż korzysta z rozwiązań specjalnych. No, elektroenergetyka nie doczekała albo nie dopracowała się rozwiązania. No i to ponosimy konsekwencje tego, chociaż no, radzimy sobie. Z inwestycjami punktowymi jest odrobinę łatwiej, ale nie oczekiwałbym tutaj jakichś szczególnych rozwiązań, bo myślę, że powinniśmy raczej
myśleć systemowo o prawie budowlanym w taki sposób, żeby to prawo ogólnie obowiązujące bez wyjątków pozwalało realizować ważne inwestycje, ważne z punktu widzenia gospodarki czy polityki rządowej. Nie sądzę, żeby rozwiązanie polegające na mnożeniu specustaw było tutaj najlepszym rozwiązaniem. Wspomniał Pan o mechanizmach finansowania, które dzisiaj są chyba podstawową barierą dla realizacji w elektroenergetyce, szczególnie inwestycji wytwórczych. Rzeczywiście tak jest. Mówiliśmy o tym w zaprzeszłym panelu. Podstawowy kłopot polega na tym, że zderzamy się z dwiema optykami tego samego rynku. Z jednej strony mamy optykę finansową i tutaj instytucje finansowe modelują rzeczywistość, opierając się na danych historycznych i postrzegają tę rzeczywistość w taki sposób, że rynek jest stabilny, ceny maleją i w zasadzie nie ma wyraźnych powodów do tego, żeby radykalnie przyspieszać tempo inwestycji, chociaż od strony technicznej, technologicznej, od strony bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym sygnały, że dzieje się źle, są coraz poważniejsze. I te dwa światy na dzisiaj się nie spotykają. To znaczy wiedza o tym, że symptomy, specjalistyczne symptomy z niebezpiecznych, niepokojących zjawisk na rynku się nasilają, jest wiedzą zamkniętą. Powszechnie klienci, odbiorcy energii elektrycznej bardziej cieszą się z tego, że ceny nie rosną, niż zaprzątają sobie głowę tym, że bilans krajowego systemu elektroenergetycznego wygląda źle. Na nas jako osobach, które kształtują przyszłość branży, spoczywa bardzo trudny, rozstrzygnięcie bardzo trudnego dylematu, jak doprowadzić do punktu wspólnego tych dwóch światów, zanim dojdzie do katastrofy. Bo jeżeli uspokojeni wizją ekonomistów będziemy czekać na rozwój wypadków, to 20 stopnie zasilania będą nam się przydarzały coraz częściej, aż w końcu ten rynek załamie się w taki sposób, że klienci zdegustowani niedostępnością energii elektrycznej pogodzą się z koniecznością wzrostu ceny energii elektrycznej. Ale nie o to nam chodzi, bo cena energii elektrycznej jest bardzo ważną kategorią gospodarczą. Jest bardzo ważną pozycją kosztową w gospodarstwach domowych i jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność gospodarki krajowej. I z tego powodu nie bardzo możemy sobie pozwolić na gwałtowny wzrost ceny końcowej. Często dla osób, które mają powierzchowną wiedzę o funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego i strukturze powstawania ceny, często słyszę argument o tym, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w krajach ościennych są niskie i my sobie jakoś słabo radzimy z tym problemem i powinniśmy coś zrobić w branży, żeby do takiego stanu doprowadzić. Myślę, że przy każdej okazji trzeba podkreślać, może tutaj jest to okazja na tyle szczególna, że dotyczy osób pochodzących z branży i wiele tych zjawisk jest znanych, ale myślę, że trzeba tę wiedzę popularyzować. To jest tak, że głównie pod względem ładu prawnego różnimy się w stosunku do rynków krajów ościennych organizacją systemów wsparcia. I to, że obserwujemy relatywnie niskie ceny hurtowe energii elektrycznej w Niemczech czy na Litwie, Szwecji, to wcale nie oznacza, że sytuacja klienta końcowego w tych krajach jest lepsza. To właśnie w krajach, których wymieniłem, ciężar transferu elektroenergetyki od konwencjonalnej do elektroenergetyki z dużym udziałem wytwarzania w odnawialnych źródłach energii został przeniesiony na ceny końcowe i na klientów końcowych. U nas jest to o tyle trudniejsze, że i zasobność gospodarstw domowych i konkurencyjność gospodarki przemysłowej na to nie pozwala. Dlatego próbujemy te środki potrzebne na nowe inwestycje zgromadzić w inny sposób. Stąd pomysł na przykład rynku mocy,
czyli wygenerowania strumienia pieniądza inwestycyjnego poza mechanizmem ceny końcowej dla klienta rynku energii elektrycznej. To jest mechanizm o tyle obiecujący, że znany w Unii Europejskiej i szanse na jego wejście w życie oceniam jako realne, przy czym perspektywa wejścia w życie w rynku mocy to jest kilka lat. Wydaje się, że przy obecnym bilansie krajowego systemu elektroenergetycznego nie możemy tych kilku lat czekać, że musimy poza mechanizmem systemowym rynku mocy szukać mechanizmów przejściowych, które by umożliwiły nam bezpieczne dotrwanie do momentu, kiedy rozwiązanie od strony systemowej zostanie uporządkowane w końcowym kształcie. Dziękuję bardzo. Wspomniał Pan o cenach energii w krajach ościennych. Ja uczestniczyłem rok temu w kongresie polsko-niemieckim energetycznym z udziałem wicekanclerza Gabriela. No on troszeczkę na pytanie, no jak z efektywnością wydatkowania waszych wielkich kwot na wsparcie, no to tak właśnie nie potrafił za bardzo przekonywująco odpowiedzieć. Mówił, no my jesteśmy liderami pewnych rozwiązań, trzeba za to zapłacić, no przynajmniej technologie staniały dzięki naszemu zaangażowaniu. Ale faktem jest, że ten dylemat graniczny, transgraniczny jest istotny. I z jednej strony nasi operatorzy systemów przesyłowych inwestują niebywałe pieniądze w interkonektory, połączenia transgraniczne, ale z drugiej strony, panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, jeszcze pana zapytam, czy jak to wygląda w kontekście unijnym, no bo powinniśmy budować wspólny rynek, ale coraz więcej wskazuje na to, że są argumenty za tym, żebyśmy go jednak nie budowali, pozostali wyspą, bo będzie nam bezpieczniej w kontekście węgla i cen i tak dalej. Czy to jest jakoś, jak to pogodzić? Jak to... Są różne koncepcje podejścia do zagadnienia. To jest trudny dylemat. Może najpierw w kwestii interkonektorów. No, faktycznie w ostatnich paru latach sporo zainwestowaliśmy w połączenie Polska-Litwa. To było 1,6 miliarda, o ile dobrze pamiętam. Przy tej okazji jakby znacząco rozbudowaliśmy północno-wschodnią część systemu przesyłowego i to jest tak naprawdę największa wartość samego połączenia. Jeżeli jeszcze dodam do tego, że duża część tej kwoty, nie pamiętam w tej chwili dokładnej wielkości, była sfinansowana z funduszy unijnych, to może nam się zrobić tym bardziej miło przy okazji rozmowy o tym temacie. Oczywiście w momencie, kiedy pojawia się taki interkonektor i dodatkowe megawaty dostępne w systemie, w momencie, kiedy naszych rodzimych megawatów brakuje, to jest to ewidentna korzyść. Z drugiej strony, w momencie, kiedy to połączenie jest dostępne przez praktycznie cały czas, no to z punktu widzenia wytwórców pojawia się pewien kłopot w sytuacji, kiedy różnica cen między rynkami jest taka, że opłaca się zaimportować do Polski, bo to po prostu zmniejsza im udział w rynku. Izolowanie się tak naprawdę no nie jest rozwiązaniem tak do końca z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego dobre, bo w momencie, kiedy coś by się w kraju wydarzyło, to nie będzie skąd zaimportować mocy. Mówienie o tym, że Polska ma słabe połączenia z sąsiadami, też jest nie do końca prawdziwe, dlatego że jak popatrzymy na wartości nominalne, to one są naprawdę wysokie na tle innych państw. Natomiast problemem jest fizyka i wszystko to, co powoduje, że te zdolności na poziomie nominalnym są dostępne tylko w pewnym zakresie. No, od dłuższego czasu trwają prace nad tym, żeby trochę uporządkować sytuację na granicy polsko-niemieckiej. Kończone są inwestycje w przesuwniki fazowe. Cała inwestycja została podzielona w taki sposób, że jeden buduje strona polska, drugi buduje strona niemiecka. Strona niemiecka się trochę opóźnia. Prawdopodobnie w związku z tym trzeba będzie podjąć jakieś działania dyscyplinujące, tak w cudzysłowie, w odniesieniu do
strony niemieckiej, ale niezależnie od tego, te inwestycje, które zostały dokonane w przesuwnik fazowy, zaraz przyniosą efekty w postaci zwiększenia zdolności przepustowych na profilu polsko-niemieckim, co z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu z pewnością jest korzystne. Z punktu widzenia takiego handlowego i wytwórców, to może się pojawić kolejny kłopot, że jeżeli ktoś jest w stanie produkować taniej z różnych względów, no to ta część polskiego rynku będzie zastępowana, czy też wypierana. I to, może nasi sąsiedzi się opóźniają, bo się koncentrują na Nord Streamie. Znaczy mają różne problemy infrastrukturalne na poziomie sieci przesyłowej, elektroenergetycznej, muszą rozbudować, no praktycznie tak jak my w przypadku Polska-Litwa musieliśmy rozbudować część kraju, oni też muszą to zrobić, dopiero wówczas będą mogli podnieść napięcie z 220 na 400 kV na tym północnym połączeniu. Mhm. Za jakiś czas z pewnością z tym się uporają. Niemniej jednak jakby taka zupełna izolacja rynku z punktu widzenia bezpieczeństwa też nie jest korzystna. To, co powinniśmy przede wszystkim dbać, to szukamy złotego środka. Abyśmy byli w stanie produkować taniej z własnych zasobów i przede wszystkim, żeby cała ta moc, która jest potrzebna w Polsce, była dostępna w Polsce, żebyśmy żebyśmy bezpieczeństwo energetyczne kraju opierali na własnych mocach, a to, co jest, może być dostępne w imporcie, jeżeli byłoby dostępne, to dobrze, ale w żadnych analizach nie przyjmuje się tego jako ten element, na którym się bezpieczeństwo kraju może opierać. Bardzo dziękuję. Pan prezes Machajewski, panie może prezesie. Może jeszcze jedno słowo komentarza do tego, co padło w zakresie rozwiązań mocowych. Tutaj ja pominąłem to w swojej części wypowiedzi. Oczywiście wprowadzenie jakichś rozwiązań w zakresie płatności za moc powoduje tak naprawdę, że nie mamy już do czynienia wówczas z rynkiem jednotowarowym, gdzie w cenie energii powinno być wyceniane wszystko to, co wiąże się z wytworzeniem energii, wszystkie te zjawiska, tylko pojawia się jakiś dodatkowy strumień pieniądza finansowany inaczej. To niewątpliwie ma wpływ na wymianę między państwami. To jest zjawisko, któremu bardzo dokładnie przyjrzeć. Ono nie tylko zmieni jakby wewnętrznie w kraju przepływy finansowe między różnego rodzaju wytwórcami, bo nieco inaczej będą podchodzić do zagadnienia płatności mocowych wytwórcy ze źródeł odnawialnych, którzy już w jakimś zakresie korzystają ze wsparcia, a inaczej konwencjonalni, którzy dzisiaj cierpią z tego powodu, że jest niska cena na rynku hurtowym. Jeszcze inaczej podchodzić będą do tego zagadnienia odbiorcy, którzy widzą całość rachunku, czyli i tę część związaną z ceną energii, i tę część związaną z przesyłem i dystrybucją. I jeżeli, że tak powiem, to będzie ich sytuację zmieniać w stosunku do przede wszystkim konkurentów z innych państw, no to należy się spodziewać też jakiejś reakcji w tym zakresie. W tej chwili nie mamy jeszcze jakichś takich rozstrzygnięć czy gotowych decyzji, aby można było mówić o kierunku prac legislacyjnych, dlatego celowo o tym nie wspominałem, ale to nie znaczy, że prace w tym zakresie się nie toczą. Super, bardzo dziękuję. Ropa, panie prezesie, państwa biznes jest mniej regulowany, myślę, niż gazownictwo czy elektroenergetyka, ale swoje problemy państwo mają, poważne wyzwania. Państwa też miejsce w polityce energetycznej jest istotne. Wczoraj pan prezes PERN-u, pan Igor Wasilewski, wspominał, że ten rynek jest bardzo niepewny, chociażby w kontekście tego, że jego partnerzy biznesowi są gotowi kontraktować na rok, ale nie są gotowi kontraktować na jakikolwiek okres dłuższy, co pokazuje też niepewność na tym rynku. Jakie państwo największe potrzeby, na czym państwu najbardziej zależy w kontekście i zagadnień regulacyjnych, prawnych i to też w kontekście właśnie inwestycji, o których rozmawiamy? Witam państwa. Oczywiście rynek ropy nie jest tak mocno regulowany z naturalnych przyczyn. Natomiast ponieważ on jest bardzo otwarty w związku z tym, że nie jest regulowany, to tak na dobrą sprawę nasze oczekiwania regulacyjne, one idą w troszeczkę innym kierunku niż tutaj koleżanki i kolegi, czyli bardziej zapewnienia konkurencyjności na rynku i jakby zdrowych zasad konkurencyjności niż wprowadzania czy regulowania pewnych obszarów działalności. I ta konkurencyjność, ona można by powiedzieć, że można podzielić ją na dwa obszary. Jedna rzecz to jest konkurencyjność wewnętrzna wynikająca tak naprawdę z dużej
szarej strefy, która funkcjonuje w Polsce, jeśli chodzi o obrót paliwami. A druga sfera konkurencyjności to jest konkurencja, nazwijmy to transgraniczna. Polskie podmioty, polscy producenci na co dzień konkurują z producentami z innych krajów, szczególnie ościennych, czyli z Niemiec, z Czech, Białorusi, Litwy, którzy to często działają, ci producenci, w zupełnie innych warunkach prawnych, dużo bardziej korzystnych zazwyczaj. Polscy producenci są bardzo mocno obciążeni regulacjami dotyczącymi chociażby utrzymywania zapasów obowiązkowych, chociażby realizacji narodowego celu wskaźnikowego, czyli dodawania komponentów do paliw silnikowych, gdzie w krajach ościennych te regulacje oczywiście też istnieją, natomiast one są dużo bardziej przyjazne podmiotom z rynku. I tak naprawdę nasz kierunek działania zawsze zmierzał ku temu, żeby zapewniać jak najwięcej konkurencyjności zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Parę słów o szarej strefie, jeżeli mógłbym powiedzieć, bo to jest myślę coś, co na dzisiaj jest bardzo ważne, jeśli chodzi o możliwości regulacyjne, szczególnie w Polsce. Zgodnie z badaniami Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, to jest około 20% rynku, czy ponad już w tej chwili 20% rynku, a straty budżetu państwa z tytułu funkcjonowania szarej strefy w ubiegłym roku przekroczyły już 10 miliardów złotych. Czyli mówimy tu o bardzo poważnym problemie, który dotyka z jednej strony budżetu państwa i możliwości finansowania przez państwo swojej działalności, a z drugiej strony właśnie stwarza niedobrą sytuację dla uczestników rynku, tych, którzy działają w pełni legalnie. Od wielu lat właściwie przedsiębiorstwa z branży naftowej wnioskują o pewne zmiany zarówno w systemie podatkowym, jak i w innych systemach prawnych w Polsce, a no, niestety chyba brakuje tutaj też podejścia takiego bardzo kompleksowego, bo z jednej strony naszym zdaniem ta sytuacja wymaga zmian po stronie przepisów podatkowych, z drugiej strony na pewno dotyczących koncesjonowania działalności obrotem paliwami w Polsce, z trzeciej strony być może jakichś zmian dotyczących rejestracji nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, bo są kraje, które właśnie w celu unikania sytuacji związanych chociażby ze znikającymi firmami, słupami, którzy gdzieś tam w nich funkcjonują, na przykład wprowadziły obowiązek, że pierwszy zarząd spółki ma obowiązek stawienia się osobistego w organie, który jakby rejestruje spółkę i ma obowiązek przedstawienia biznesplanu swojej działalności. Być może to nie jest coś wielkiego, ale na pewno w dużej mierze odsiałoby tych wszystkich słupów, którzy gdzieś tam przychodzą, a stara opowiastka tutaj z Trójmiasta mówi, że najwięcej prezesów dużych firm paliwowych to można spotkać w jednym nie najwyższej jakości barze piwnym w Gdyni. Przynajmniej tego typu sytuacje zostałyby pewnie odcięte. Jeśli chodzi o przepisy podatkowe, no to warto też skorzystać z doświadczeń innych krajów. To nie jest tak, że szara strefa w handlu paliwami i wyłudzenia podatku VAT są tylko domeną polską. Niestety w Polsce ten proceder przyjął, no, jest tak istotny też ze względu, powiedzmy sobie szczerze, na poziom opodatkowania podatkiem VAT, bo to nie jest domena polska, to jest biznes, przepraszam za słowo biznes, międzynarodowy i w oczywisty sposób grupy przestępcze, które zajmują się tego typu wyłudzeniami, szukają tych krajów, gdzie opodatkowanie jest najwyższe, bo po prostu unikając tego opodatkowania można najwięcej zarobić. A ponieważ w Polsce podatek VAT, no chyba Węgry mają troszeczkę tylko wyższy i nie wiem, czy jeszcze jakikolwiek kraj w Unii Europejskiej, no to w naturalny sposób przyciąga to wszelkie maści oszustów w tym zakresie. Natomiast w innych krajach, które z tym wysokim opodatkowaniem też sobie poradzono, no wprowadzono chociażby często zasady tak zwanego split paymentu, czyli pierwszy podmiot wprowadzający produkt opodatkowany podatkiem VAT na rynek, no to wystawia faktury, gdzie otrzymuje potem tylko należność netto, a podatek jest płacony przez jego klienta bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Są zupełnie inne jakby zasady również monitoringu obrotu paliwowego. Jeśli chodzi o kwestie koncesjonowania, bo tu też wiele rzeczy można zrobić. No przede wszystkim, nie wiem, czy państwo macie świadomość, że za obrót paliwami bez koncesji w Polsce grozi grzywna w wysokości 5000 zł.
statek z paliwem, mały statek z paliwem, to jest wartość około kilkunastu milionów złotych, więc i podatek VAT od tego to łatwo wyliczyć, więc widać, że chyba też od tej strony powinniśmy troszeczkę się przyjrzeć zasadom koncesjonowania. Kolejna to jest kwestia w ogóle wydawania koncesji na obrót z paliwami z zagranicą. Jest taka instytucja, która tak naprawdę dotyczy rzeczywiście tego obrotu z zagranicą, a naszym zdaniem powinna dotyczyć przede wszystkim pierwszego podmiotu, który wprowadza na rynek do obrotu produkt z podatkiem VAT, mimo że on niekoniecznie jest importerem, bo tak naprawdę w tym miejscu najczęściej występują w tym miejscu ten podatek znika najczęściej. Także inicjatyw ze strony branży jest stosunkowo dużo i problem, który do tej pory też widzieliśmy, jest właśnie w braku koordynacji. No, przykład też jest taki, no, też jest jakby bardzo ciekawy przykład dotyczący inspekcji handlowej w Polsce, która kontroluje stacje paliwowe, a która nie prowadzi jakby publicznego rejestru tych stacji. W związku z czym na przykład kontrola publiczna nad tym, czy któraś ze stacji, czy ze działających stacji paliwowych posiada koncesję na obrót paliwami, no jest praktycznie niemożliwa i myślę, że nawet samo URE nie jest w stanie, nie mając tego typu danych, kontrolować obrotu koncesjonowanego w Polsce. Także tych tematów jest dosyć dużo i to też wymaga na pewno bardzo daleko idącej koordynacji, bo odnosimy czasami wrażenie, że być może każdy z tych obszarów, o których przed chwilą powiedziałem, ma dobre chęci, natomiast brakuje kogoś, kto by to wszystko zebrał i spróbował wprowadzić bardzo kompleksowe działania przeciwdziałające szarej strefie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. To, co pan powiedział, to dla mnie są kluczowe dwie rzeczy. Jedna rzecz to są zapasy i tutaj jest kwestia, pytanie otwarte, czy państwo nie powinno wziąć na siebie właśnie magazynowania ropy i gazu, czy też oczekiwać, że podmioty gospodarcze będą się tym zajmowały. W różnych krajach bywa to różnie. Polski model od paru lat, od iluś lat jest taki, że to robią podmioty gospodarcze, ale doskonale wiemy, że utrudnia im to konkurencję, co oznacza na koniec dnia, że do tego państwa wpłynie mniejsza dywidenda. I jest pewien mechanizm naczyń połączonych i jest pytanie, czy to rozwiązanie, które jest, ma sens. Druga rzecz, gdy chodzi właśnie o szarą strefę. No problem jest niebywały. Ja niedawno widziałem w telewizji debatę, gdzie przedstawiciel obecnej władzy dyskutował z jednym z posłów dzisiejszej opozycji, ale kiedyś posłem, który się zajmował tymi sprawami w Sejmie. Zarzut był taki, że nie zrobiliście nic przez ostatnie 8 lat. Prawda jest taka, że zrobiono, tylko nieskutecznie, bo w dużej mierze zgodnie z postulatami branży przyjęto pewne rozwiązanie niedawno, tylko one są nieskuteczne. One są nieskuteczne, brak tego centralnego rejestru, brak tej koordynacji, o której pan prezes mówi. Najważniejsze jest to, że dzisiaj ministrowie, którzy się tym zajmują, oni znają rangę problemu i deklarują, że skutecznie się tym zajmą, czego sobie, a w szczególności pana firmie, możemy życzyć. Pytanie do pana dyrektora. Ja myślę, że 10 lat temu to nie byłoby zaproszenia dla pana na taką debatę. Bo po co? Kiedyś ta energetyka była taka cudowna, nie było w ogóle problemów. Jak pan wczoraj wspominał na debacie, energetyka była bezpieczna i tak naprawdę to energetycy, firmy energetyczne wybierały, który bank wybiorą. Wszystkie banki chciały finansować, banki nie widziały ryzyk. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. I teraz jest nawet pytanie, czy za mało państwo nie uczestniczą na przykład w procesach legislacyjnych, będąc istotnymi interesariuszami. No mamy chociażby rynek OZE. Rynek OZE wart 34 miliardy, z czego 11 miliardów bankowych. No i co zrobimy z tym rynkiem? Jakaś olbrzymia niepewność i być może szkoda, że... No właśnie, czy szkoda, że może państwa nie zapytano wcześniej o bankowalność, o rozwiązania, o konsekwencje braku rozwiązań? Jak pan dzisiaj postrzega rolę banków? No bo czytałem stanowiska Związku Banków Polskich, bardzo zaniepokojone tą sytuacją, która jest. No mleko się rozlało, no będziemy próbowali to mleko rozlane zlać jeszcze do spodeczka, coś z tym zrobić.
Ale w każdym razie jest pytanie o sektor bankowy, który staje się bardzo ważnym interesariuszem, no nie do końca pewnych interesów. Jaka rola z sektora bankowego w tym wszystkim w kontekście przyszłości też? To ja to od tych 10 lat też zacznę, bo to nie tak ten... Wtedy w panelach o czym innym rozmawialiśmy. Budowaliśmy wielkie inwestycje, bo to był czas, kiedy się rozmawiało o budowie i zostały z tego głównie rozmowy, to niewiele się przesunęliśmy. Natomiast jeśli chodzi o regulacje prawne, to muszę powiedzieć, że chyba banki, jak również cały sektor instytucji finansowych wolałby zostać gdzieś z boku i nie zajmować się pisaniem regulacji. Niekoniecznie myślę, że to jest nasza rola, bo to jest domena absolutnie rządu, żeby tymi regulacjami kształtować swoją politykę. Instytucje finansowe się dostosują do każdych regulacji, jakiekolwiek by one nie były. My sobie poradzimy, wybierzemy te obszary, które się nadają i tak rozumiem misję rządu, że rząd, jeżeli będzie potrzebował pieniędzy, wsparcia dla preferowanych inwestycji z sektora banków komercyjnych, to tak poukłada te regulacje, żeby banki same przyszły i stały w kolejce do instytucji, które planują takie inwestycje preferowane przez rząd. Jedno, co mogę tylko powiedzieć, i to może będzie nudne, bo to też jak od czasu, jak się sektorem energetycznym zajmuję, to tego się dopraszamy od wielu lat, to stabilność regulacji, bo jaka by ona nie była, to my sobie z nią poradzimy, się do niej ustawimy, ale najtrudniejsza sytuacja dla instytucji finansowych, które biorą na siebie często 80% ryzyka projektu, tak jak to było w przypadku projektów wiatrowych, to pojawiają się nowe regulacje, których wpływ sięga wstecz, czyli na inwestycje, które w innym otoczeniu prawnym, w innym środowisku banki i inne instytucje finansowe zgadzały się położyć pieniądze, to dzisiaj jakby w krótkim czasie istnieje ryzyko, bo nie wiem, no, na razie trwają jakby takie głośne debaty. Ja patrzę na to trochę spokojnie, bo w Polsce mamy taką dużą łatwość do prowadzenia takich debat publicznie, rzucania takich pomysłów bardzo śmiałych, które potem one wywołują duże zamieszanie, konsternację i powodują panikę, a potem się to wszystko troszeczkę wypłaszcza, uspokaja, więc poczekajmy, jaki będzie ostateczny kształt tych regulacji OZE-owych. Natomiast mogę powiedzieć, jaka będzie reakcja środowiska instytucji finansowych, banków, jeżeli faktycznie te regulacje uderzą w naszych klientów, banki poniosą stratę, a tak się niewątpliwie stanie, jeżeli by się okazało, że ten wysoki podatek od nieruchomości zostanie utrzymany, że klienci będą ponosić nieprzewidziane wcześniej koszty dopuszczenia instalacji do ruchu na rzecz UDT w wysokości do 1% wartości całej inwestycji. To zmienia zupełnie model biznesowy, tak? I dotyczy czegoś, co było wybudowane przy innych założeniach. I tu mogę powiedzieć, że będzie bardzo duża ostrożność i duża powściągliwość przy rozpatrywaniu wszelkich kolejnych projektów. I jeżeli jestem w stanie sobie wyobrazić, że wyjdą jakieś rozwiązania rynku mocy i projekt w Ostrołęce, załóżmy, wyjdzie na rynek i będzie tam jakiś kontrakt różnicowy czy jakiekolwiek inne formy wsparcia, które na dzisiaj dawałyby poczucie bezpieczeństwa instytucjom finansowym, ale każdy będzie patrzył na to pod kątem ryzyka zmiany tego wraz ze zmianą rządu czy zmianą ministra, zmianą koncepcji. To myślę, że tu jest największe zagrożenie i tego najbardziej potrzeba instytucjom finansowym. A jaka ta regulacja jest, co ma wspierać? Idźmy do przodu, niech to co od dzisiaj dalej się dzieje, to ja bym nie chciał. Chcemy iść do przodu, ale nie możemy wykluczać dzisiaj, chcielibyśmy mieć ten scenariusz pozytywny, nie możemy wykluczać negatywnego. Czy przy scenariuszu negatywnym pan zakłada, że konsekwencje będą miękkie, to znaczy tak, ponosimy stratę, ale ogon kulimy, idziemy do przodu, część inwestorów odchodzi, szuka innych rozwiązań, czy mogą być konsekwencje twarde typu roszczenia do państwa? Czy państwa klienci o tym mówią, czy to jest rozważane
Czy należy się też z tym liczyć? To nie jest żadna tajemnica, bo to możemy w prasie przeczytać, wszędzie w mediach już kancelarie prawne już zapowiadają z którego tam paragrafu i o ile wystąpią, więc to tylko, że to ja znowu się tym nie chciałbym zajmować, bo to nie jest tak naprawdę domena banków, to nie jest nasza sprawa. Natomiast jeżeli nasi klienci poniosą stratę, to jakby to spowoduje w uproszczeniu, można powiedzieć, trudniejszy dostęp do kapitału i pieniądz będzie droższy, bo będzie kalkulowane większe ryzyko. To tyle chyba. Dziękuję bardzo. Jako, że widzę pana prezesa Karasia, który zapewne przyszedł po to, żeby przypomnieć, o czym pamiętam, że się zbliża godzina trzecia, będziemy zmierzali do finału, ale ostatnie pytanie też do damy. Pani dyrektor, jeszcze niedawno rozmawialiśmy na tego typu konferencjach o tak zwanym wielkim, o trójpaku. Miał być trójpak, pani reprezentuje sektor gazowniczy, ten sektor miał mieć swoje prawo gazowe, nieprawdaż. O tym ostatnio się nie mówi. Co to oznacza? Czy to oznacza, że państwo już nie wierzą w prawo gazowe, czy państwo o tym nie wspominają z jakichś innych względów, czy też po prostu uznano w jakichś gremiach, że to nie jest potrzebne, że nie ma potrzeby odrębnego prawa gazowego? Gazownictwo to jest branża ludzi patrzących optymistycznie do przodu i czekających, że tak powiem, na rozwiązania. Rzeczywiście trójpaku nie ma, ale jak pan dyrektor mówi, już jest przygotowywana ustawa o OZE, tak? Pracujecie państwo nad tym. My jako branża gazownicza czekamy na prawo gazowe. Uważamy, że ono jest potrzebne, szczególnie w zakresie... No faktem jest, że mamy odrębne dyrektywy, nieprawdaż? Tak. Mamy odrębne dyrektywy elektroenergetyczne, gazowe. Wiele rozmawiano na ten temat i faktem jest, że są argumenty. Czyli sprawa jest aktualna nadal. Wydaje nam się, że argumenty są, że tak powiem, to prawo jest nam potrzebne i dla nas, i dla naszych klientów, i dla innych graczy na rynku. Taki jest nasz pogląd. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panelistom, dziękuję bardzo państwu za uwagę i na końcu no, życzmy sobie dobrych regulacji i tyle. Dobrych i stabilnych regulacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.